Artur z Rolnik szukający odwiedził swoją wybrankę, ale takich atrakcji się nie spodziewał. Pojawiły się pierwsze nieporozumienia, pierwsze problemy w związku Artura i Sary z Rolnik szukający. W najnowszym odcinku przystojny rolnik odwiedził swoją wybrankę i poznał jej mamę. Sara zaplanowała sporo atrakcji, jednak nie wszystkie przypadły mu do gustu. Przy okazji spotkania wyszło na jaw, że Artur i Sara mają zupełnie różne zdania na pewien temat. Wpłynie to na ich relacje. Artur i Sara z rolnik szuka żony będą razem. To pytanie zadają sobie chyba wszyscy fani programu. Rolnik odesłał do domu dwie pozostałe kandydatki i zdecydował, że chce spróbować stworzyć związek z Sarą. W najnowszym odcinku doszło do rewizyty i Artur w końcu poznał mamę swojej wybranki. Sara nie ukrywała, że rolnik zrobił bardzo dobre wrażenie. Wszedł w białej koszuli elegancko ubrany jeszcze z jakimś prezentem Dla mamy to już w ogóle wydaje mi się, że serce skradł, komentowała Sara. Po rodzinnym spotkaniu Sara zabrała Artura na spacer. Niestety szybko okazało się, że rolnik chyba nie spodziewał się takich atrakcji. Sara pokazywała, gdzie chodziła do szkoły, gdzie mieszkała w internacie. Takie chodzenie na spacery to nie dla mnie, ale nie mogę tego dać po sobie poznać, że jest inaczej. Wiadomo, trzeba się dostosować, jak jedno lubi spacerować, drugie co innego, komentował przed kamerą. Sara najwyraźniej zauważyła, że Artur nie był zachwycony taką formą spędzania wolnego czasu ale już zapowiedziała, że nie zamierza rezygnować ze wspólnych spacerów. Artur prowadzi mimo, że intensywny to jednak siedzący tryb życia, więc nie jest też przyzwyczajony, ale nie ukrywam, że ja będę chciała go wyciągać na takie spacery, skomentowała Sara. Podczas rozmowy w parku Sara zauważyła, że Artur ma na policzku rzęse, powiedziała więc do rolnika, żeby pomyślał życzenie, które spełni się, jeżeli zgadnie z której jest strony. Artur był zaskoczony, że jego wybranka wierzy w takie przesądy. Ja staram się w to nie wierzyć, bo co ma być, to będzie. A że tak komuś coś się przyśni w nocy, albo przykładowo kichnie się we wtorek czy w czwartek, co ma być, to będzie, komentował rolnik. Sara widzi to zupełnie inaczej. Nawet gdyby się to miało nie spełniać, to jest chwila takiej radości, śmiechu, komentowała Sara. W pewnym momencie Sara zapowiedziała Arturowi, że chciałaby iść z nim do kina. Niestety ten pomysł również nie przypadł rolnikowi do gustu. Raz na jakiś czas mogę iść, ale tak żebym miał parcie na to, żeby chodzić. Raz na miesiąc, raz na dwa miesiące to nie mam takiej potrzeby, bo po prostu tego nie czuję, ocenił rolnik. Ja raczej będę inicjować takie wyjścia. To jest jednak w pewnym stopniu takie oderwanie od rzeczywistości skomentowała Sara. Po wizycie w parku para wybrała się na gokarty i popływać nad zalewem. Podczas szczerej rozmowy Artur znów poruszył temat ewentualnej przeprowadzki Sary. Nie było konkretnej odpowiedzi, ale wybranka rolnika zadała mu ważne pytanie: Kim dla ciebie jestem? Zapytała Sara. Traktujecie na pewno tak na pewno jako dobrą przyjaciółkę, ale to już jest coś więcej niż przyjaciółka, odpowiedział rolnik. Chociaż Arturowi wyraźnie zależy, żeby Sara z nim zamieszkała, to przed kamerą bardzo ostrożnie mówił o swoich uczuciach. Nie chcę nic robić pochopnie, żeby jej nie zranić. Wszystko na spokojnie, żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy jeszcze bardziej się poznawali, mówił rolnik. Kibicujecie tej parze? Dajcie znać w komentarzu.